Hejka, z tej strony Sampony i witam was już w trzecim odcinku z serii Spytaj Pony, czyli jest to takie nasze Q&A. Ostatni odcinek był prawie miesiąc temu, więc przydałoby się nagrać kolejny odcinek. Pytań było sporo, więc zobaczymy, jakie zadaliście i odpowiem na nie. Ale dobra, przejdźmy już do odcinka. Sylwia Miraculous zapytała: masz jakąś figurkę z Miraculum? Nie, niestety nie mam. Masz OC z Miraculum? Też niezbyt. Lubisz rysować? Lubię. Adrien czy Biedronka? Adrien. Czarny kot czy Mari? Mogę wybrać obojgu? Chyba niezbyt. Jeśli mam być szczera, to wybiorę czarnego kota. Lubisz szkołę? No, tak pół na pół. Ulubiona piosenka? Nie mam chyba zbyt ulubionej. Jedyne, co wam mogę zdradzić, to, że ostatnio moim ulubionym zespołem stał się Hollywood Ending, który no już niestety nie istnieje, ale i tak ma piosenki genialne. Hashtag Jude Love Sharp zapytała: Marinette czy Chloe? Marinette. Lucanette czy Adrinette? Adrinette. Dlaczego masz głos jak moja przyjaciółka? Nie wiem, nie pytaj się mnie. Miku Miku zapytała: ile masz wzrostu? Szczerze nie wiem, myślę, że tak gdzieś z 1,67 m, 1,68 m. Jak masz na imię? Już mówiłam w poprzednim, w sumie w pierwszym odcinku Q&A, więc zapraszam tam, żebyś zobaczyła. Jaki masz kolor oczu? Też mówiłam tam, więc zapraszam. Polecane anime, bo nie wiem co oglądać. Też tam polecałam jakieś, więc... Wolisz Miraculous czy MLP? A Miraculum. Mimo wszystko. Megi z Piesków TV zapytała bardzo dużo pytań, więc wybacz, ale odpowiem tylko na kilka z nich. Jaki jest twój ulubiony odcinek Miraculum drugiego sezonu? Szczerze nie mam żadnego zbyt ulubionego odcinka, ale myślę, że póki co będzie to Anansi, czyli 18 odcinek, który niedawno wyszedł. Chloe czy Sabrina? No, z tej dwójki akurat bym wybrała Chloe. Rena Roach czy Queen Bee? No, tutaj zdecydowanie wezmę Renę Roach. Warzet YouTube zapytał: czy oglądałaś High School DxD do końca? Tak, oglądałam. Czy oglądałaś więcej niż 30 anime? No, niestety nie obejrzałam póki co mniej niż 30. Który masz level w Soul Worker? Zależy na jakiej postaci, ponieważ na Jinie mam 30 któryś, 32 chyba, a na Erwinie 30 chyba, z tego co dobrze pamiętam. Na Haru mam chyba jakoś 5, z Tellą nie gram, na Lili chyba też mam jakoś 3 albo 4, bo też nie gram tymi postaciami, a na Iris mam chyba 10, z tego co pamiętam. Jaki masz nick na Steamie? No, na razie nie podam, żeby nie było. Może kiedyś, ale tak na razie nie chcę. Co sądzisz o Iseju, High School DxD? No, całkiem spoko, miły chłopak, ale trochę zbyt zboczony, żeby nie było. Ale tak to całkiem miły, spoko, że miał tą swoją umiejętność i tak dalej, więc według mnie na plus. Jaki mam tablet graficzny? Nie mam żadnego tabletu graficznego, jeśli chciałbyś wiedzieć. Plami12 zapytała: lubisz Undertale? Wiem, że jest taka gra, ale w ogóle nie wiem, o co w niej chodzi, więc niezbyt. Lubisz rysować? Mówiłam już, że tak. W jakim województwie mieszkasz? Też już mówiłam, więc odsyłam do poprzednich. Ile masz lat? Też mówiłam, odsyłam. Masz Movie Star Planet? No, niestety nie. MCWixa512 zapytała: masz Instagrama? Jak tak, to podasz? Nie, nie mam Insta. Wolisz Miraculous czy jak wytresować smoka? No, Miraculum tutaj wygrywa. Jakie są twoje 3 ulubione piosenki? Szczerze nie mam chyba zbyt, ale jeśli bym miała wybrać, byłoby to Loser. Tam zespołu Glee, z tego co pamiętam, jak to wykonało. Byłoby to również She's All That, jeśli dobrze to wymówiłam. Od zespołu Hollywood Ending.
oraz Freak Like Me, też z zespołu Hollywood Ending. Pokażesz, jak wyglądasz? Na razie nie. Tak więc to by było na tyle z tych pytań, z tego co widzę. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to możecie zadawać je w sekcji komentarzy, a ja przypnę wam serduszko, jeśli to pytanie będzie ciekawe. Nie pytajcie już naprawdę o rzeczy, jak mam na imię, ile mam lat, jak wyglądam, czy cokolwiek, bo takie pytania już były. Tylko zadawajcie takie pytania, których nie było, okej? To wtedy będzie spoko. Pamiętajcie również o moich social mediach, zwłaszcza o grupie, fanpage'u oraz Gmailu. Wszystkie linki macie w opisie. Ja uciekam i słyszymy się w następnym materiale. Cześć!